Witajcie moi drodzy widzowie, zapraszam na kolejny odcinek serii Posłuchaj Grzegorza. Wykorzystuję czas w drodze do domu z pracy, bo tego czasu ostatnio jest mało, więc pewnie częściej będziecie mnie widzieć w takiej sytuacji, gdzieś tam w plenerze. Wcześniej chciałbym Was jednak prosić o lajki, subskrypcje i komentarze i przypomnieć, że na moim kanale YouTube w zakładce Społeczność jest wpis, pod którym możecie zadawać pytania, na które będę odpowiadał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, czyli tym razem czerwca. Dzisiaj będzie o niepokojach, o tym, co mnie martwi i co mi sen z powiek zabiera, czyli o ryzyku W i o stosunku społeczeństwa do tego ryzyka. Serdecznie zapraszam. Pojawia się bardzo dużo komentarzy ostrzegających przed zagrożeniem W. Ja też jestem zaniepokojony, ponieważ dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy. Dziwne spotkania, dziwne komunikaty, na przykład premiera Fico, premiera Słowacji czy Grecji. Prezydent i premier jadą do, chyba dzisiaj nawet tam mają być, do Stanów Zjednoczonych, do prezydenta Bidena. Nie wiadomo po co. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby i premier, i prezydent miał jechać. Ludzie, którzy są w wojsku, mówią, że zmienia się. Manewry wyglądają inaczej. Przygotowuje się ich na potencjalny konflikt. No i mówiąc szczerze, nie jest tak, że nie ma się czym martwić. Są też osoby, które twierdzą, że nie ma podstaw do niepokoju, ponieważ nie mamy takich możliwości technicznych. Europa, tutaj Unia Europejska, państwa NATO, ale poza Stanami Zjednoczonymi, żeby uderzyć skutecznie tam, gdzie chcemy uderzyć. Przepraszam za ten język, ale algorytmy są po prostu bezlitosne, YouTube'owe. Więc ryzyko niewątpliwie jakieś jest. Ja jestem rozdarty, ale też jestem zaniepokojony, bo znam historię, lubię historię i wiem, że najczęściej tak właśnie wybuchały wielkie W. Pierwsza, druga, były niepokoje, były nadzieje, że jednak nie dojdzie do tego. Byli ludzie, którzy ostrzegali i byli ludzie, którzy śmiali się z tych ostrzeżeń. Musimy sobie uświadomić jedno. Jeśli W wybucha, to dlatego, że komuś na tym zależy i ktoś ma w tym interes. A ludzi, którzy mają w tym interes, żeby do W z Rosją doszło, jest bardzo dużo. Grup interesu, wielkich koncernów produkujących sprzęt, koncernów rolniczych, dróg transportu oceanicznych, które są kontrolowane przez Amerykanów. Martwi mnie również to, jak wielu dziennikarzy, celebrytów, a nawet o zgrozo, pan marszałek Sejmu. Będę się zwracał marszałek Sejmu, ponieważ jest to jednak urząd i nieważne, kto go pełni, jakiś szacunek się należy, ale uwierzcie mi, że nie jest to dla mnie łatwe. Próbuję podbijać bębenek. Próbuję przekonywać dużą część społeczeństwa, czy udaje się przekonywać znaczącą część społeczeństwa, że to jest nasza W i że to jest w naszym interesie, żebyśmy tam pojechali, poszli, weszli i pomogli Ukrainie w pokonaniu naszego odwiecznego wroga. Co do tego, że Rosja jest naszym odwiecznym wrogiem, nie mam wątpliwości, ale mam bardzo duże wątpliwości co do pobudek, jakie kierują takimi ludźmi, politykami z Koalicji Obywatelskiej, wieloma dziennikarzami, na przykład panem Kraśko, o którym mogę powiedzieć, że jest to wyjątkowa szmata, przepraszam, ale już inaczej nie powiem, po wywiadzie, który przeprowadził ze Sławomirem Mentzenem w czasie kampanii wyborczej, zresztą wcześniej jego wypowiedzi, świadczą o tym, że jest to szmata najgorsza z możliwych i nie darzę go żadnym szacunkiem, najmniejszym szacunkiem i życzę mu, żeby jako dziennikarz skończył tam, gdzie jego miejsce, czyli gdzieś tam na marginesie dziennikarstwa i zresztą myślę, że historia go jednoznacznie oceni,
On powiedział coś takiego, że to jest w naszym interesie, żebyśmy walczyli, ale właśnie nie na swoim terenie, ponieważ Rosja jest naszym wrogiem. To jest o tyle niepokojące, że jeśli się zastanowicie, to zrozumiecie, że w tym konkretnym przypadku to nie o nas chodziło, Rosji, i tak naprawdę to nie jest nasza W. To jest W wielkich mocarstw, tak jak wcześniej mówiłem, to jest W Stanów Zjednoczonych, oczywiście Ukrainy, ponieważ bezpośrednio jej dotyka. To jest W właśnie Rosji, Chin. To jest gra o wielkie przetasowanie geopolityczne. A my jesteśmy tu tylko narzędziem. I próba wciągnięcia nas w to przez naszych własnych rodaków jest czymś na granicy zbrodni przeciwko ludzkości chyba, jeżeli dojdzie do tego. Chciałbym wierzyć, że ci ludzie kiedyś poniosą jakieś konsekwencje, ale to jest tylko wiara. Odnoszę wrażenie, że właśnie ci ludzie próbują przekonać nas, że jest to niezbędne. Że wysłanie Polaków na W jest niezbędne i jest to w naszym interesie i nie da się tego uniknąć. To jest bzdura. To nie jest ani niezbędne i na pewno da się tego uniknąć. Oczywiście nie wiem, czy z tymi politykami, którzy tak naprawdę nie mają nawet odrobiny asertywności i nie potrafią działać w interesie Polski. Potrafią wykonywać tylko polecenia i działać na szkodę naszego państwa, na szkodę naszej gospodarki po prostu. I niestety obawiam się, że duża część społeczeństwa, czyli głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, dają się przekonać, że ta W jest w naszym interesie i jest niezbędna i jej się uniknąć nie da. Nie zdając sobie sprawy, czym tak naprawdę W jest. A W jest po prostu straszna. Jestem przekonany, że jeżeli dojdzie do wysłania Polaków właśnie na W, to ponieważ jesteśmy mocno prześwietleni, inwigilowani i rządzący Polską doskonale wiedzą, kto kim jest. Jestem przekonany, że w pierwszej kolejności pójdą ludzie najbardziej wartościowi. Ludzie o nastawieniu patriotycznym, ludzie, dla których suwerenność Polski jest ważna, wolność jest ważna. Jestem przekonany, że to ci ludzie pójdą na pierwszy przemiał. Dlaczego? Ponieważ hołocie, która nami rządzi, zależy na tym, żeby społeczeństwo było spolegliwe, posłuszne w nowym eurokołchozie, tworzonym przez panią von der Leyen, pana Klausa Schwaba, przez Donalda Tuska, przez marszałka Hołownię i przez całą tą bolszewicką hołotę w Unii Europejskiej. Ludzie, którzy myślą samodzielnie, ludzie, dla których państwo narodowe jest wartością, wiara, rodzina, są niewygodni. I jestem przekonany, że to oni pójdą na pierwszy przemiał. I obawiam się, że po raz kolejny w ciągu ostatnich 100 lat Polacy będą musieli ponieść cenę krwi. Straszliwą cenę krwi. A zakładając, że uda się to W wygrać, tak zakładając, nie zyskamy na tym nic. Ponieważ interesy będą robić wtedy Niemcy, Amerykanie, Francuzi, Anglicy. Oni będą beneficjentami tego zwycięstwa, jeżeli do niego dojdzie, tak jak mówiłem wcześniej. My znowu zostaniemy poklepani, pogłaskani, ktoś powie dobre słowo, a zdrajcy, którzy będą nami rządzić, na to się zgodzą, tak jak było po II światowej. To jest jeden ze scenariuszy bardzo prawdopodobny, niestety. Nie potrafimy wykorzystywać okazji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy państwem suwerennym, niezależnym. Drugi scenariusz jest dużo gorszy, bo możemy przegrać to W. Zaczną na nasze głowy spadać rakiety. Zaczną ginąć nasi obywatele na naszym własnym terytorium. Cenę krwi też poniesiemy, ale stracimy jeszcze więcej.
nie ma dobrych rozwiązań, jeżeli ludzie, którzy są zdeterminowani w tym, żeby doprowadzić nas do tego konfliktu, zrealizują swój plan. Chciałbym się zwrócić do tych, którzy uważają, że właśnie to jest w naszym interesie, to jest nasza W. To są często ludzie, którzy osiągnęli sukces, dobrze zarabiają, mają firmy, jeżdżą drogimi samochodami, mają rodziny, dzieci, wnuki nieraz mają. I oni często popierają to. A ja bym chciał zwrócić uwagę na inną rzecz. To jest moje pokolenie, które weszło w dorosłość wraz z rokiem 90-91. I to moje pokolenie budowało to, co teraz mamy. Zbudowało piękny kraj, dużo lepiej wyglądający niż Niemcy, Francja, bardzo często w wielu takich sprawach przewyższający technologicznie na przykład. Kraj bezpieczny, kraj czysty, kraj ludzi przedsiębiorczych. I należy sobie zadać pytanie, co kieruje tymi ludźmi, że są gotowi to narażać. Być może wynika to z tego, że W znają tylko z filmów amerykańskich. I to tak fajnie wygląda, nie? Złoto dla zuchwałych, idą sobie tam, strzelają, nie? Dobrze się bawią. Ktoś tam czasami zginie, no ale bez przesady, nie? A pamiętajcie, że W to jest straszny dramat. To są flaki na zewnątrz, oderwane kończyny, śmierć, zniszczenia materialne, degradacja, demoralizacja, upadek etyczny, moralny i każdy inny. Świat płacze, krew się leje i jest po prostu kicha. I nie ma tego wszystkiego, co teraz mamy, wyobraźcie sobie, tak? Idziecie do sklepu i spada wam rakieta na głowę. I nie dochodzicie do sklepu. Giną dzieci, rodzice, dziadkowie. To są straszne rzeczy. Ludzie, którzy uważają, że to jest nasza W, nie chcą sobie zdawać sprawy właśnie z tego, o czym teraz powiedziałem, z konsekwencji tej decyzji. Przypomnijcie sobie z historii, o co tak naprawdę toczyła się druga W. Ludzie myślą, że tu źli Niemcy napadli na Polskę. Oczywiście napadli i byli źli. Ale tak naprawdę chodziło o dominację w Europie. Najpierw pan akwarelista, a potem pan wujek Joe, który go pokonał. Chodziło o dominację w Europie. Ale tak naprawdę wygrali Amerykanie, którzy nie wkroczyli tutaj po to, żeby nas wyzwolić, tylko żeby przejąć dominację w Europie i kontrolować tyle, ile się da i nie doprowadzić do sojuszu Niemiec z Rosją, który by zagroził dominacji amerykańskiej. To jest gra wielkich interesów zawsze. I dlaczego my musimy zawsze w te tryby wchodzić i w tych trybach być miażdżeni? Dlaczego? Nie pozwólmy na to. Zwracam się do moich rodaków, do moich słuchaczy, żeby każdy z was próbował przekonywać ludzi swoich bliskich, że to, gdzie zmierzamy, nie leży w naszym interesie. Leży w interesie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, może trochę leży innych grup interesów, tych, którzy będą właśnie odbudowywać to, co zostanie zniszczone i przejmą pewne rynki, przejmą nasze majątki, złoża naturalne. I znowu będziemy biedni i głupi i znowu będziemy musieli się odbudowywać. Bądźmy raz narodem mądrzejszym. Przywołajmy rządzących do porządku albo ich pogońmy w ten czy w inny sposób, na przykład w wyborach nadchodzących samorządowych czy potem eurowyborach. Bo naprawdę możemy się przekonać, że to, co wokół nas jest, za chwilę tego nie będzie, a uwierzcie mi, że ciężko w tym momencie znaleźć lepsze miejsce do życia niż Polska. Jeżeli to stracimy, to będziemy niewolnikami. Nie będziemy mieli elit, ludzi wykształconych, ludzi myślących. Nie będziemy mieli narodu. Nie będziemy mieli swojej religii, tradycji. Nic nie będziemy mieli. Będziemy mieli znowu cmentarze, ofiary. I będą nami rządzić ludzie, którzy będą zarządzać nami, jak się zarządza stadem. Ja to często powtarzam, może do znudzenia. Ale zapewniam was, że właśnie tak nas się traktuje jak stado bydła.
I teraz tak jak bydło chce się nas wysłać właśnie na rzeź, żebyśmy ginęli za czyjeś interesy. Nie chcę posuwać się dalej, ale powiem tak jeszcze, że nigdy nie byłem antysemitą, zawsze byłem przeciwny tym takim emocjom i dalej nie jestem, ale mam coraz więcej wątpliwości, kiedy widzę, kto o czym decyduje, kto jakie interesy robi, kto jakie ustawy przepycha, kto do czego nas popycha, i mam coraz większy z tym problem, naprawdę. Także kończąc, starajmy się zrobić co w naszej mocy, każdy z nas, żeby do tej W nie doszło, żebyśmy zachowali to, co mamy zachować, żebyśmy się dalej mogli rozwijać, być Polakami w polskim kraju i żebyśmy mieli naprawdę polskie rządy, ale to od nas zależy. Dziękuję za uwagę, proszę jeszcze raz o lajki, subskrypcje i komentarze i przypominam o pytaniach w zakładce społeczność na moim kanale YouTube. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.